był tu jakiś człowiek głębokiego kompromisu, który projektował ten motocykl, bo z jednej strony jest to stricte miejska maszyna, ale z drugiej strony ten błotnik tak troszkę rally się wydaje. Może to ten typ, co zaprojektował 800 rally. Takiego elektryka to bym przygarnął. Nie wiem, czy bym z Warszawy dojechał nad morze z tą deską, albo ile czasu bym jechał tam tym elektrykiem, ale fajnie przemyślane. Tutaj sprzęt do nurkowania, tutaj decha do surfowania i taki lifestyle'owy elektryk. Ale nie to jest najistotniejsze. Stanowisko marki Hero, firmy, która nie jest u nas dostępna w żaden sposób, ale pokazują dość sporo. Spore ładne stanowisko i tutaj na przykład marka Vida, gdzie mamy konkurenta dla Starka prawdopodobnie. Przyciąga uwagę ta oto maszyna Maverick 440. Ciekawy scrambler w bardzo fajnym wykonaniu, bardzo solidnie to wygląda, ale zobaczcie na to. To nie są tanie rzeczy. Drewno, złoto. Kto by nie chciał takiej 125? Chcieliście ciekawe pojazdy, skutery 125, to proszę bardzo. Mi się to kojarzy bardziej z łodzią i to siedzenie. Ale z oparciem nie ma to tamto. Silnik jakaś pochodna Hondy, a przynajmniej tak wygląda na pierwszy rzut oka. Heble Vibre i wszędobylskie złoto i drewno. Patrzcie, też mają swojego adwenturowego skutera, co tak bardzo mi pasuje do rynku indyjskiego i takich, wiecie, konkretnych motocykli do jazdy absolutnie wszędzie. Pojemność 160. Patrzcie, jakie kostki założone są. Tutaj rury, gmole, które jak widać na złączonym obrazku, czuję jakby to było z plastiku bardziej niż jakimś sensownym gmolem. Tutaj jakieś takie dziwne montowanie, troszkę na odpiernić się do ramy. Także nie wygląda to jakoś imponująco. Ale na pewno trzeba przyznać wygląd absolutnie masywny. Tutaj ten jest dość ciekawy, bo ma, jak widzicie, wkomponowane lampy dodatkowe w owiewki. Ciekawe, ciekawe. No dobra, namierzyłem jeszcze jedną nowość, tudzież no, pewną rewolucję, można powiedzieć. Wszyscy wchodzą w elektryki, a Suzuki z Brugmanem postawiło na wodór. I to powiem wam, mam wrażenie, że ten motocykl został zrobiony tak czysto na targi, czyli taki bardzo, bardzo wczesny koncept, bo nie widzę tu jakichś zaawansowanych zmian od przodu patrząc. No, na pewno rzuca się w oczy zbiorniczek na ciekły wodór. Nie wiem, ile to ma, ale jakieś 20 litrów tak na oko. Tutaj te wszystkie pompy, nie pompy, to jeszcze nie jest popodłączane. Nieważne, fajnie zrobili zawieszenie, bo amortyzator idzie od spodu, jest schowany. Mam nadzieję, że będzie to gdzieś tam na materiałach widać. No i tył sprzętu, tuning a la skuterki Aeroxy lata 90. Lewitujący błotnik, żeby było nowocześniej. Brak tutaj błotnika. Wyeksponowany silnik, także brud będzie łapał jak szalony. No ale to jest tylko koncept. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Jakże mógłbym się nie przymierzyć do Zontesa? 358, jeśli dobrze pamiętam. Adwenturowy skuter pokazany chyba w finalnej wersji. I co tutaj dużo omówić? Dodatkowe oświetlenie, szyba tym razem regulowana ręcznie, 7-calowy ekran, tryb eco, kontrola trakcji, podgrzewane manetki. Jak się można było spodziewać, jest absolutnie pełne wyposażenie kompletne w tym sprzęcie. Gmole, które są zamontowane lepiej niż myślałem, a nie tak jak filigranowo, jak w niektórych pseudoskuterach turystycznych. No wygląda dobrze, skubaniec. Spójrzcie tutaj. Podwójne oczka, Zontes LED, mamy tutaj oznaczenie. Kamerka do rejestrowania podróży. Pojedyncza tarcza, czterotuczkowy zacisk radialny. Spoko, doświetlanie drogi przed motocyklem albo przeciwmgielne. To się okaże. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które na przykład w X-ADV-ale od Hondy trzeba dodatkowo dopłacać. A tu proszę bardzo, jedna pozycja nóg, druga pozycja nóg i trzecia do jazdy na stojąco w serii. Bardzo fajne rozwiązanie, sety dla pasażera, całkiem spora kanapa. No dla mnie troszkę za mały jest ten skuterek, trzeba przyznać. Ale wygląda na pierwszy rzut oka bardzo fajnie, jeśli chodzi o jednostkę napędową. No to tutaj nie ma jakichś rewelacji, to jest standard od Zontesika.
Nie mamy tutaj, nie ma tu mowy o silniku osadzonym w ramie i napędzie paskiem, tak jak jest w XADV-ce, ale trzeba pamiętać, że Zontes na pewno będzie sporo tańszy. Mamy tu jakąś regulację napięcia wstępnego na pewno. Mamy tutaj jakiś zawór prawdopodobnie powietrzny. Także zawieszenie też jest sensowne tutaj. Takie dostosowane do możliwości jazdy lekko terenowej. Cóż to może być, jak myślicie? Co to za marka? Bardzo mocno przypominająca no, chociażby XADV-a, którego mamy w Romecie. Powiem wam, że no, w zasadzie jedno i to samo, nawet jeśli chodzi o wyświetlacz. Z tym, że tutaj mamy w końcu podświetlane manetki, troszkę więcej bajerów, kontrolę trakcji, ABS. Jest to nic innego jak UM Motorcycles. Ten UM to nazwijmy to inspiracja i to jedna z niezlicznej wręcz ilości niewątpliwego sukcesu Hondy, czyli modelu ADV350. O zmianach w nim wspominałem w pierwszym materiale. Dodać należy, że zmiany nie ominęły pierwowzoru klasy skuterów ADV, bez którego ten odcinek pewnie by nie powstał, czyli absolutnego bestsellera XADV750. Poprawki jakościowe, gotowość na Euro 5+, nowa kolorystyka, w tym ten kozacki żółty. No i jak to w tym roku wchodzi? RoadSync oczywiście zawitał na pokład, czyli prosty, łatwy system do zarządzania systemami motocykla. Do tego oczywiście kilka zmian stylistycznych, troszkę odświeżony wygląd i pakiet akcesoriów czyniący z niego pełnoprawnego adventura. Prosiliście o nietypowe skutery. Marka Sym też się pojawiała i tutaj proszę bardzo, taki bardzo, bardzo nietypowy maxi skuter, pojemność, znaczy skuter, to wygląda jak Honda, nie pamiętam już jaki to był model konkretnie, taki ala bagerowy styl, tu w Symie zawieszenie upside down, czterotłoczkowe, podwójne zaciski radialne, zobaczcie na zawieszenie z tyłu, napęd na łańcuch, więc czy to taki skuter do końca? Tylko z tego, że automatyczna skrzynia biegów i mamy dość duże osłony przeciwwiatrowe. Ogromny tablet tam widzę w środku. No wygląda spoko. Kufry są demontowalne, to widać. Natomiast z kuframi ta linia naprawdę nabiera bardzo fajnego sznytu. 508 cm sześciennych pojemności. Także fajna propozycja, trzeba będzie się przypatrzyć w przyszłości. A tutaj ADXTG, czyli adventure'owy kolejny skuter, też od Syma, czyli od marki takiej nam mało znanej w Polsce, ale bardzo solidnej. A tutaj konkretnie mamy 400. Zaczyna pojawiać się nam jakiś pewien trend, gdyż ten pojazd też jest napędzany łańcuchem, a nie paskiem. Ciekawie. Kimco w zasadzie to tajwańska firma znana głównie z solidnych skuterów. Przez lata dobrze zakorzeniła się też w Polsce. Mój ulubiony do tej pory AK550 świetnie jeździł i dobrze wyglądał. Aktualnie jest nowy pretendent do korony. Koncept CVR5 to może być konkurent dla Hondy. Silnik celuje bardziej w ADV350, bo to 427 cm sześciennych, 35 koni i 40 N, więc trochę lepiej niż Japonia. Natomiast nadwozie, napęd i zawieszenie zdecydowanie w kierunku XADV750. Trochę małe koła, 15 przód i 14 cali tył, ale za to wahacz z centralnym amorkiem, USD o dużym skoku, podwójny czterotłoczek z przodu, napęd oczywiście łańcuchem, no i co istotne w takiej kategorii pojazdów silnik umieszczony jest w ramie, nie na wahaczu. Zapowiada się naprawdę ciekawa maszyna. Nie wiem, co tu poszło w odrzu, nie tak, ale był tu jakiś człowiek głębokiego kompromisu, który projektował ten motocykl, bo z jednej strony jest to stricte miejska maszyna, ale z drugiej strony ten błotnik tak troszkę rally się wydaje. Może to ten typ, co zaprojektował 800 rally i się mu trochę nie odmieniło. Jest Yon, adventure'owy skuter od Wodza. Spoko maszyna, już to gdzieś widzieliśmy chyba, co? W sensie nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, prawdę mówiąc, co miałbym wam pokazać. Zobaczymy, jak to będzie jeździło, czy technicznie rzecz ujmując zostało coś poprawione. Co no, można się spodziewać tego po Wodzu, chociażby troszkę bardziej dopracowanego interfejsu. O, proszę bardzo, elektrycznie regulowana szyba, jest bezkluczkowy dostęp, wiadomo. A i co jeszcze? I to się okaże już niedługo, jak będzie motocykl do testów. Czy na ile będzie na przykład lepszy od XDV-a z Rometa?
do którego jest szalenie podobny, nawet powiedziałbym, że prawie ta sama rama. Tam w tle przedstawiciele 125, tutaj flagowy model SR4 Max i nowość, której jeszcze nie widziałem, SR3, 250, chłodzona cieczą, na nadwoziu skutera takiego no Maxi. Ciekawe mają hostesy tutaj okularki, takie bardzo mocno futurystyczne. Oh my god, to rejony totalnie nam nieznane, marki QJ. Oh wow. Od czego by tu je zacząć, bo tutaj się dzieje. Żaden z nich jeszcze nie występuje na polskim rynku, ale myślę, że to się szybko zmieni. ART 125, silniczek taki doskonale nam znany. Czy jest z rozrusznikiem? Wygląda na to, że nie, czyli odpalanie już te bezszelestne, niczym w PCX-ie. Urocze koła szprychowane z taką lekką kosteczką. O, hybrid, cokolwiek to znaczy. Kolejny na liście, 10,8 kW, 12 N mocy. Motocykl, skuterek o nazwie Ford 125N, który wizualnie, co wam przypomina w pierwszej kolejności? Czyżby Forze? No właśnie. Nie będę obmawiał wszystkich motocykli QJ-a. Bez przesady, ile można. Ale no nie mogę przejść obojętnie obok tego. Sprzęt, na który nie mogę usiąść. Może i lepiej, bo wyglądałbym co najmniej pociesznie. Ale co tutaj dużo mówić. Motocykl, skuter, silnik jak w skuterze. Wiadomo. Taka pochodna GY6 widzę. Tutaj jakiś schoweczek. Lotki aerodynamiczne. Człowieki, ale to musi zasuwać. No wygląda na szybki. Oj, wygląda na szybki. 125 cm pojemności. Szalenie prosty sprzęt. Może technicznie nie wyróżnia się niczym specjalnym, ale jeśli chodzi o aspekty wizualne, to jest absolutny sztos. Patrzcie na to. Prawdopodobnie najlepiej podświetlony skuter elektryczny na tych targach. Najlepiej podświetlony, czyli dużo odbiorników prądu. Co jest dziwne, no bo jest to maszyna elektryczna, więc troszkę bezsensownie, no ale wygląd, no nie da się przeoczyć, że jest to maszyna elektryczna. Dobra, zmieniam zdanie, są jeszcze lepiej podświetlone sprzęty, ale nie o tym razem. Skuteksy to skuteksy. No, trzeba im przyznać, fajnie to wszystko porobili, tak ciekawie. Ładnie jest to zmontowane, nie wiem co to jest, jakieś coś a la gmol, nieważne. Trzykołowiec, też ewenement. Fajna kolorystyka, fajnie spasowany i to jest dość ciekawe. Nie są one duże, jeśli chodzi o gabaryty, ale dzięki tej kanapie, no tutaj każdy znajdzie miejsce dla siebie, nawet ja. Niemniej jednak, co tutaj dużo wam mogę powiedzieć? Patrząc na wahacz, zębatki, te amortyzatory z przodu, z tyłu, układ hamulcowy jak w Junaku, lampę też już gdzieś widziałem, kierunkowskazy gdzieś widziałem. No, nie da się ukryć pochodzenia tego sprzętu, te gmole też wyglądają troszkę tak se. Natomiast silniczek umieszczony centralnie i jeśli dobrze zauważyłem, to jest ogólnie ekwiwalent 125. Czy się pojawi kiedykolwiek na polskim rynku? Nie wiem, choć się domyślam. Zaraz zobaczymy, 50. 3,5 godziny ładowania, 85 km na godzinę, czyli nie taka 50, ale peak power ma 6 kW, także jest to całkiem zrozumiałe. No, spoko. Najciekawsze zostawiłem na koniec. Jeśli lubisz skutery, mogłeś słyszeć o tej marce. Jeśli nie lubisz, to siadając na coś takiego, myślę, że szybko mógłbyś zmienić zdanie. Italjet to jedna z tych włoskich firm, której właścicielem jest aktualnie Włoch, mający plan przywrócić dawną potęgę tej marce. Bo sam Italjet to dobrze znana, niegdyś utytułowana w motorsporcie firma, która ma lub miała epizod chiński z fabryką Longia konkretnie. Pamięta ktoś może Rometa SCMW250, Vel Italjet Baccarunner, tudzież Junaka 806? No właśnie. Z drugiej strony to od upadającego Italjeta Piaggio odkupiło genialny projekt Piaggio MP3. Wracając. Patrzcie na to. Toż to Ducati w nadwoziu skutera. Model Dragster 700. Najlepsze to oczywiście serce. Jednostka to przebudowany piec Kawasaki ER6. Identyczny jak na przykład w Benku TRK 702. Czyli 68 kucy, 70 N z pojemności 698 cm3.
skrzynia sześciobiegowa, manualna. Ale też mają inne. Od 125 przez 250 czy 300 cm sześciennych. Silniki to wizualnie przynajmniej jednostki grupy Piaggio. Zresztą, co ma sens, bo tuż obok wystawiało się Malossi i ma akcesoria dedykowane do tuningu tych skuterów. Choć to tak trochę dziwne. Tuning seryjnie tuningowanych już skuterów. No coś pięknego. Powiem wam, nie wiem jak i nie wiem kiedy, ale ja sobie kupię takiego. Istne wariactwo stylistyczne, a zarazem niemal dzieło sztuki motocyklowej. A wy co sądzicie? Jak się podobały premiery, które wam w tym materiale pokazałem? Dajcie koniecznie znać w komentarzach i zapraszam tradycyjnie, jeśli jeszcze nie widzieliście, na pozostałe materiały z EICMA 2024.